Tuż przed nadchodzącym konfliktem znani trenerzy spotkali się, by świętować imieniny jednego z nich. Bój, spadasz z fotela trenera, siema! A co ty tak dzisiaj z rana? Chłopie, ja się jeszcze po urodzinach odkręcam. Słuchaj, witaminki, witaminki. Żona zawsze mi mówiła, zapisuj w kalendarzu wszystkie urodziny i imieniny swoich przyjaciół. Ale to się dobrze składa, bo i wczoraj imieninki miałem. No i dlatego ja nie z pustą ręką, zobacz. Chyba nawet znasz to opakowanie. Piotruś, ale widzę, że oszczędzasz. Oszczędzam, ale mam coś specjalnie dla chyba ciebie. Chyba cię właściciel cię tego nauczył. Wszystkiego najlepszego, mordo. Dzięki, najlepszego. Wszyscy o nią pytają, wszyscy o niej mówią i wszyscy chcą ją mieć. I ty będziesz ją miał jako Piotruś. Pierwszy. A co, o mnie też kiedyś ktoś taką książkę napisze? Nie wiem, ale jak chcesz, to ja mogę ci dać numer do tej pani i ona jest w stanie. Dziękuję napisać. Ci, Piotruś, naprawdę, no. Wzruszyłeś się? Jestem wzruszony, gdyby nie okulary, to bym przecierał teraz łzy ze wzruszenia. Dobra książka, na faktach, druk. Ładne zdjęcia, duży druk i przede wszystkim też duży format. Kurwa, 350 stron prawdziwej lektury. Kurwa, bez dedykacji. Trudno. Pamiętajcie, jeśli macie przyjaciół, musicie o nich dbać. Warto jest zapisać imieniny i urodziny najbliższego przyjaciela i wręczyć mu chociaż mały, drobny prezent. Nie musi być drogi, liczy się sam gest i liczy się pamięć. Odkąd pamiętam, Michał zawsze był ze mną, dlatego ja nie zapomniałem o nim i w czasie, kiedy w jednym tygodniu miał urodziny, a w drugim imieniny, zdecydowałem się podarować mu unikatowy prezent. Prezent, na który czeka każdy człowiek. Wiem o tym doskonale, że jest prawdziwym molem książkowym, ma pokaźną bibliotekę i taka pozycja, dość duża, pokaźna, wzbogaci jego woluminy. Wszystko co dobre, no musi stawić czoło hejtowi. Ta książka sobie nie radzi z hejtem, nie radzi sobie ze złymi opiniami. Z krytyką przede wszystkim, ale czy poradzi sobie z innymi wyzwaniami? Jesteśmy w pięknym miejscu. Jesteśmy w miejscu, gdzie jest dużo ptactwa. Ludzie tutaj przychodzą, żeby karmić te ptaki. Kaczki, gołębie. Czy poradzi sobie? Sprawdźmy, czy sprawdzi się w roli karmnika dla ptaków. Jak mądrze dokarmiać ptaki? Dokarmiając ptaki, łatwo możemy im zaszkodzić. Pomagamy ptakom tylko wtedy, kiedy dokarmiamy je prawidłowo. Zdrowym pokarmem, w odpowiednim czasie i miejscu i na odpowiednim talerzu. Oczywiście. O dobrą książkę, ty sięgniesz po tego kasztana? Mam 1,84 m, ale spróbuję. Nie dam rady. Słuchaj, to może dobra książka ci w tym pomoże? Trenerzy dowiedli, że krytykowana książka doskonale nadaje się jako karmnik dla ptaków oraz podest. Zaczęli zastanawiać się, czy wydanie książki w czasie największej krytyki reprezentacji jest dla selekcjonera dobrym pomysłem. No dobra, Piotruś. Powiedzieliśmy sobie, walczy z hejtem. Czy wygra z hejtem, nie wiemy. Wytrzyma dużo. Wytrzyma dużo, ale czy wytrzyma upadek z wiaduktu? Ja myślę, że wytrzyma. Ale zobaczymy. Michał, ale powiedz, czy nie mogliśmy wybrać jakiegoś większego, bardziej okazałego wiaduktu, żeby sprawdzić, czy ta książka to wytrzyma? Jak będziemy mistrzami świata, to ja ci to zrzucę nawet z wieży Eiffla. Jaka książka, taki wiadukt. Wszystko jasne.
nasz papież po prostu nie ma skąd spaść. Póki co. No nie ma. Kurwa, z towarzyskiego meczu nie spadniesz, tak? Dokładnie. Nie wiem, może ja się mylę, ale wydaje mi się, że ta książka dla trenera Jurka jest przedwczesna. Przecież on tak na dobrą sprawę jeszcze nic nie osiągnął. Odpowiednim czasem na napisanie takiej książki, przynajmniej dla mnie, będzie ten moment, kiedy zdobędę Mistrzostwo Polski. I wydaje mi się, że takim momentem przełomowym dla naszego selekcjonera będzie moment, kiedy coś zdobędzie. Bo póki co on jest w trakcie, ale jeszcze nic nie skończył. Czy ja napisałem poradnik ogrodniczy po tym, jak posadziłem fasolkę? No kurwa nie. Po prostu nie. Są różne piłki. Jest piła do metalu, jest piła do drewna, jest piła siatkowa albo koszykowa. Jest piła, bo lubiła. No właśnie, sprawdźmy, jak ta książka poradzi sobie w sporcie. Jak się sprawdzi jako piłka do koszykówki. Sprawdźmy. Czy wygra z hejtem? Ale na pewno tutaj nie jest 3-0-5. Czy wygra z obręczą i z koszem? Zwycięstwo! No. Czy przetrwała próbę koszykarską? Przetrwała. Czyli piątkę. Trenerzy podchodzą do ostatniego testu. Mają zamiar przekonać się, ile jest warta książka w miejscu dla niej przeznaczonym. Poradziła sobie kurwa jako karmnik, jako podest, jako piłka do koszykówki. Poradziła sobie z upadkiem. No ale jest jedna rzecz, którą sobie nie poradziła. Chyba z prawami rynku. Zobacz, ile za to dostaliśmy. Marne 3 grosze. Czy warto było? Chodź, Piotruś, dolniemy sobie whisky. Zapraszamy na konkurs. Napisz w komentarzu pod filmem, jakie twoim zdaniem książka powinna mieć przeznaczenie. Osoba, której pomysł dostanie najwięcej lajków, wygrywa. Nagrodą jest książka, która przeszła wszystkie testy w tym filmie.